KPS Chełmiec Wałbrzych będzie od nowego sezonu występował pod nową nazwą – Akademia Silesiusa Chełmiec Wałbrzych. Klub siatkarski zyskał nie tylko solidnego sponsora, ale także będzie w pełni korzystał z nowej uczelnianej infrastruktury sportowej przy ulicy Południowej. Uczelnia już kiedyś sponsorowała klub siatkarski. W czasach świetności była jednym ze sponsorów tytularnych TS Wiktorii PWSZ Wałbrzych, która sięgnęła po tytuł mistrza pierwszej ligi w 2015 roku. Teraz pod nową nazwą Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa powraca do wspierania wałbrzyskiego sportu i łączy siły z klubem przyjaciół siatkówki Chełmiec Wałbrzych. Od nadchodzącego sezonu 2024-2025 drużyna siatkarska męska będzie występować pod nazwą Akademia Silesiusa Chełmiec Wałbrzych. Akademia Nauk Stosowanych wchodzi w nazwę, zacieśniamy współpracę. Podpisana została umowa sponsorska obowiązująca w nadchodzącym sezonie. Co ważne, współpraca będzie polegała na tym, żeby zacieśnić jeszcze bardziej wszystkie rozgrywki, wszystkie elementy, te, które nam pomagają rozwijać siatkówkę w mieście, nie tylko seniorską, ale również młodzieżową. Myślę, że na kanwie sukcesów, takich niespodziewanych bym powiedział, w rozgrywkach akademickich, udało się to już sfinalizować teraz. To jest zamiar na wiele lat. Tak mamy nadzieję. Ten Angelus Silesius zresztą dla Wałbrzycha już mocno się, bym powiedział, wkomponował w jego krajobraz, więc dlaczego nie mamy tego kultywować, ciągnąć? No a też ja powiem tak, że no, siatkówka to piękny sport. Siatkówka uczy, bym powiedział, takiej samodyscypliny, ale i gry zespołowej. No i Wałbrzych siedział zawsze na tej siatkówce. Dobrze się zawsze działo. No, myślę, że panie trenerze, bo zwracam tutaj się do Fabiana, Jana Kurzawińskiego. No, będziemy jeszcze wiele grać. Ja myślę, że to jeszcze nie kilka meczów, tylko wiele, wiele lat. To niewątpliwie piękna chwila dla uczelni, a więc powrót do takich korzeni i tradycji sportowych, w których jeszcze dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Angelusa Silesiusa odnosiła bardzo dobre wyniki. Patrząc po poprzednim sezonie sportowym i osiągach akademickiej drużyny sportowej w siatkówce widzimy, że jest potrzeba, by nadać wyższą rangę i tym samym wejść do nazwy zespołu siatkarzy, a to nam pozwoli na wykorzystanie jeszcze w większym stopniu potencjału naszej hali sportowo-dydaktycznej, poszerzenia tej współpracy o organizowanie dodatkowych eventów, tak żeby aktywizować młodzież i studentów do zajęć sportowych, a to też przekłada się na nasze dążenia do utworzenia kierunku wychowania fizycznego w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa. Ostatni sezon drużyna Chełmca zakończyła na 7. miejscu w tabeli na 12 sklasyfikowanych drużyn w swojej grupie. Celem na nadchodzący sezon będzie poprawienie tego wyniku, choć nikt nie zapowiada jeszcze awansu. Jak pokazały jednak rozgrywki akademickie, w których wałbrzyska drużyna zajęła pierwsze miejsce, nasi zawodnicy potrafią również sprawiać niespodzianki. Mając wsparcie solidnego partnera i jego profesjonalne zaplecze sportowe, klub może spokojnie skupić się na osiąganiu jak najlepszych wyników w nadchodzących meczach.